Witamy serdecznie w kolejnym magazynie Speedway. Tydzień temu w trzeciej kolejce rozgrywek drugiej ligi Orzeł miał zmierzyć się w Pradze z Marketą. Do tego spotkania jednak nie doszło. Orzeł otrzymał walkovera. Zanim przejdziemy do relacji meczu Orła z Daugav Pils, posłuchajmy, dlaczego spotkanie w Pradze nie mogło się odbyć. Cóż stało się tam w stolicy Czech, że nie można było rozegrać tego spotkania? Władze miasta Czechom nie zezwalają w niedzielę na rozgrywanie meczu. Natomiast inny termin nam nie pasował. W związku z tym jesteście bogatsi o 3 punkty, choć na początku nie wyglądało to wcale tak kolorowo. Byliśmy pewni, że dostaniemy 3 punkty, ale okazało się, że regulamin mówi, że jak drużyna oddaje walkoverem, można otrzymać 2 punkty pełne i 40 małych. No i nastąpiła taka bardzo ostra wymiana zdań między mną a GKŻ-em. Uważałem, że to jest możliwość nieczytelnych reguł gry, no, możliwość, brutalnie mówiąc, korupcji, bo może się komuś opłacać, żeby rywal przegrał i dać mu walkover, i by był handel, na pewno byśmy mieli to samo, co w piłce. I przed nami prezentacja zawodników żużlowców, którzy będą rywalizować na torze przy ulicy 6 sierpnia. Łódzki Orzeł podejmuje Lokomotiv Daugav Pils, łotewski zespół, który od 2005 już roku walczy w drugiej lidze żużlowej, w polskiej drugiej lidze żużlowej. Prezentację obu zespołów rozpoczniemy od drużyny gości Lokomotivu Daugav Pils z numerem 1 Grigori Laguta, z 2 Aleksandrs Ivanovs, z numerem 3 Tomasz Bajerski. O nim jeszcze przyjdzie powiedzieć parę słów, ale to może później. Z 4 Leonid Spaura, z numerem 5 drugi Polak jeżdżący w Lokomotivie Daugav Pils Sławomir Dudek, z numerem 6 Jewgenijs Krawackis, z numerem 7 Wiaczesław Gieruckis i z 8 Maksim Bogdanow. Trenerem drużyny gości jest Nikołaj Kokin. I czas na drużynę łódzkiego Orła. Z 9 Freddy Eriksson. On przyprowadził zespół do prezentacji. Z 10 Emil Lindqvist, debiutujący w barwach łódzkiego Orła. Z 11 Tobias Kroner. Z numerem 12 Stefan Kat, z numerem 13 Henning Bager, wracający po kontuzji, z 14 Michał Łopaczewski. To młodzieżowcy łódzkiego Orła. Łopaczewski z 14, z 15 Marcin Mazur i z numerem 16 Marcin Kozdraść. Widzą Państwo, że brakuje tutaj Maxa Dilgera. Ten zawodnik niestety doznał kontuzji podczas sobotniego treningu. Połamana ręka, wypalone do kości ciało, niestety bardzo przykra kontuzja. Mamy nadzieję, że ten zawodnik jak najszybciej będzie mógł dołączyć do drużyny Orła. No i przyzwyczailiśmy się już do tego, że pierwszy wyścig to wyścig młodzieżowców. Przed nami właśnie bieg zawodników, którzy dopiero wchodzą w to dorosłe, że tak powiem, żużlowe życie. 2 gospodarzy, Michał Łopaczewski i Marcin Mazur, już na starcie, ale po kolei. Od góry ekranu mają Państwo zawodnika w kasku żółtym, to Jewgenijs Krawackis, w kasku czerwonym Michał Łopaczewski, w kasku białym Wiaczesław Gieruckis i w kasku niebieskim Marcin Mazur, drugi zawodnik łódzkiego Orła. Jeszcze jakieś poprawki. Tutaj Marcin Mazur trochę za daleko od taśmy. Wszystko jest gotowe i zobaczymy. Niestety taśma. Widzieli Państwo, co stało się z Marcinem Mazurem. W jego miejsce Marcin
Kozdraś będzie miał szansę zaprezentować się dosyć niespodziewanie w tym pierwszym wyścigu, ale jeszcze raz, w kasku żółtym od góry ekranu Jewgenij Karawackis, w kasku czerwonym Michał Łopaczewski, w kasku białym Wiaczesław Gieruckis i w kasku niebieskim Marcin Kozdraś. Jeszcze minuta i 15 sekund pozostało do startu. Marcin Kozdraś przygotowuje optymalny tor, z którego będzie startował. Zawodnicy otrzymali już zaproszenie, by pojawić się pod taśmą. I za momencik rozpoczynamy emocje na torze przy ulicy 6 sierpnia. Lokomotiv Daugavpils bardzo długo przytrzymał taśmę, sędzia dzisiejszych zawodów. Znakomicie Michał Łopaczewski i on wychodzi po pierwszym wirażu na prowadzenie, ale czy je utrzyma w kasku żółtym? Naciska go bardzo Karawackis. Tuż za nim potworzyły się już takie małe pary, ale świetnie Michał Łopaczewski. Bardzo dobry start tego zawodnika i po, można powiedzieć, optymalnym torze porusza się do przodu na pierwszej pozycji. Karawackis na drugim miejscu, na trzecim Gieruckis. Marcin Kozdraś zamyka stawkę. Michał Łopaczewski niestety naciskany mocno bardzo przez Karawackisa, ale bardzo dzielnie odpiera ataki zawodnika z Daugavpils. Jeszcze jeden teraz po szerokiej poszedł Łotysz. Michał Łopaczewski, czy się obroni? Ostatnie okrążenie, obronił się. No naprawdę świetne emocje się tutaj szykują. Michał Łopaczewski pokazuje, że jest naprawdę dobrze usposobiony, ale Karawackis na pewno nie odda tego spotkania. Teraz po wewnętrznym próbuje jeszcze złapać Polaka. Nie udało się i Michał Łopaczewski na pierwszej pozycji. 3 punkty, Karawackis 2. Gieruckis 1 punkt, Marcin Kozdraś z kłopotami mija metę na czwartej pozycji. 3-3 po pierwszym wyścigu. Wyścig drugi, w którym zobaczymy z pola startowego A dojeżdżającego właśnie do taśmy startowej Frediego Eriksona w kasku żółtym Grigori Laguta. W kasku niebieskim zaprezentuje się rodak Frediego Eriksona Emil Lindqvist, który zastąpił nadal niestety kontuzjowanego Matthiasa Kregera. W kasku białym natomiast pojedzie Aleksandr Iwanows. No jestem ciekaw bardzo, myślę Państwo, również tego pojedynku Laguty z Frediem Eriksonem. Zobaczymy, kto tutaj będzie rządził na torze przy 6 sierpnia. Nie wytrzymał Laguta, nie wytrzymało sprzęgło tego zawodnika. Poniosły go nerwy. No i myślę, że troszeczkę łatwiej będzie żużlowcom Orła. Freddy Eriksson już nie będzie w drugim wyścigu rywalizował z Grigorijem Lagutą, a z Maksimem Bogdanowcem, który zastąpił Lagutę po dotknięciu przez niego taśmy. Więc Bogdanowcz w kasku żółtym, w czerwonym Freddy Eriksson, w niebieskim Emil Lindqvist i w kasku białym Aleksandr Iwanows. 10 sekund do startu. Sędzia zapowiedział przed tym spotkaniem, że będzie długo trzymał taśmę. Tak to się działo teraz. Freddy Eriksson bardzo dobrze, tuż za nim jego rodak debiutujący w barwach łódzkiego Orła Emil Lindqvist i dwaj zawodnicy łódzkiego Orła na czele. Na trzeciej pozycji Iwanows, stawkę zamyka Bogdanowcz. Zawodnicy Orła pewnie teraz jadą parą, tak, obejrzał się jeszcze Freddy Eriksson, by zobaczyć, gdzie są rywale, a rywale coraz dalej. Widać, że te motocykle szwedzkich żużlowców jadących w barwach łódzkiego Orła doskonale przygotowane. Emil Lindqvist był zawodnikiem, który został polecony przez Freddy'ego Erikssona i dzięki temu mógł pojawić się dzisiaj wobec kontuzji, przedłużającej się kontuzji Matthiasa Kregera. Zawodnik ze Szwecji mógł zadebiutować w barwach łódzkiego Orła. 30 metrów przewagi mają teraz 40 już zawodnicy w czerwono-niebieskich kaskach nad rywalami.
5-1 takim wynikiem skończy się ten wyścig. 3 punkty dla Frediego Eriksona, 2 dla Lindqvista, 1 punkt zdobywa Ivanovs. Łódzki tor jest o tyle specyficznym torem, że tutaj bardzo często o wygranym wyścigu decydują starty. Zobaczymy, jak w trzecim wyścigu spiszą się zawodnicy, a konkretnie w kasku żółtym z pola startowego A pojedzie Tomasz Bajerski, w kasku czerwonym Tobias Kroner, w kasku białym Leonid Paura i w kasku niebieskim Stefan Kat. Stefan Kat, Niemiec jeżdżący w barwach łódzkiego Orła, będzie miał tutaj rzeczywiście trudne zadanie, bo by wyjść z pierwszego łuku na pierwszym miejscu, będzie musiał założyć się, mówiąc w żargonie żużlowym, na pozostałych zawodników. Zobaczymy, czy mu się to uda. Tomasz Bajerski to znany doskonale zawodnik, również występów w Ekstralidze. Stefan Kat, bardzo dobrze, bardzo dobry start zawodnika, ale jeszcze lepiej spisał się Tobias Kroner i to on prowadzi w stawce niestety na trzecim miejscu, chociaż jeszcze bliziutko ma do rywali Stefan Kat. Tobias Kroner na pierwszym miejscu, tuż za nim Leonid Paura, niestety wyprzedzony teraz Stefan Kat przez Tomasza Bajerskiego. Ale walka na otrzeby. Jeden punkt o pierwsze, no, o trzecie miejsce niezwykle zacięta między Tomaszem Bajerskim a Stefanem Katem. Wciąż na prowadzeniu Tobias Kroner. Wydaje się, jego pozycja niezagrożona niestety za szeroko. Chociaż teraz znów nabiera prędkości Stefan Kat i znów pasjonująca walka o jeden punkcik w wyścigu trzecim. Walka z, przypomnijmy, Tomaszem Bajerskim, zawodnikiem, który ścigał się w Ekstralidze w pierwszej lidze żużlowej, teraz reprezentuje barwy Daugav Pilis. I znów po szerokim Stefan Kat i znów wybronił trzecie miejsce. No, rzeczywiście pasjonujący ten pojedynek i zdaje się, że uda się Stefanowi Katowi, tak jest, przyjechać na trzecim miejscu. Dostaje Niemiec jeżdżący w barwach Orła zasłużone brawa. Przypomnijmy, 3 punkty i pierwsze miejsce Tobias Kroner, na drugim miejscu Leonid Paura, na trzecim po zaciętej, naprawdę zaciętej walce z Tomaszem Bajerskim Stefan Kat. A przed nami już wyścig ósmy. W siódmym zwycięstwo gospodarzy 4-2. Fred Eriksson przyjeżdża na pierwszym miejscu, na trzecim Emil Lindqvist. Zawodników Orła podzielił, pogodził Maksim Bogdanow, który zaprezentował się naprawdę z dobrej strony, młodzieżowiec Lokomotivu Daugav Pilsa. Przed nami już wyścig, bieg ósmy. Zobaczymy w nim w kasku białym Aleksandr Ivanovs, w kasku czerwonym zaprezentuje się Henning Bagger, w kasku żółtym Grigori Laguta i w kasku niebieskim Marcin Kozdraś. Laguta, ten zawodnik w wyścigu piątym, przypomnijmy, pobił dotychczasowy rekord toru i on już jest na pierwszej pozycji. Marcin Kozdraś bardzo blisko upadku, ale uratował się na drugiej pozycji. Henning Bagger. Marcin Kozdraś po szeroki próbuje nabrać prędkości. Nie na wiele się to na razie zdaje. Defekt niestety motocykla Henninga Baggera. I szykuje się pierwsze biegowe podwójne zwycięstwo drużyny gości. Chociaż Marcin Kozdraś jeszcze nie odpuszcza. Aleksandr Ivanovs na miejscu drugim. Henning Bagger już stoi. Naprawdę niesamowicie ma przygotowaną maszynę Grigori Laguta, który kilkudziesięciometrową przewagę już osiągnął nad drugim Ivanovsem i trzecim Kozdrasiem. 5-1, takim wynikiem zakończy się to spotkanie, znaczy ten bieg. Laguta pierwszy, Ivanovs drugi, Kozdraś trzeci. Wyścig dziesiąty przed nami, w dziewiątym remis 3-3. No i taśmy, piąta taśma, tym razem w wykonaniu Emila Lindqvista. Pięciokrotnie sędzia musiał przerywać biegi, bo zawodnicy właśnie dotykali taśmy, ale trzeba przyznać, że wyjątkowo długo trzyma na starcie w poszczególnych biegach zawodników
dzisiaj sędzia. A przed nami już bieg dziesiąty. Zobaczymy w nim w kasku czerwonym Tobiasa Kronera. W kasku białym zaprezentuje się Maksim Bogdanow. W kasku niebieskim Stefan Kat. I w kasku żółtym z pola startowego D pojedzie Sławomir Dudek. Remis 27 do 27 po 9 biegach. Niezwykle zacięty pojedynek, niezwykle wyrównany. Ale też kłopoty właśnie z tą taśmą. Czterokrotnie zawodnicy Orła, raz zawodnik Dałga Finis. Bardzo dobrze ze startu i Tobias Kroner, i Stefan Kat, i mamy dwóch żużlowców Orła na prowadzeniu. Sławomir Dudek na trzeciej pozycji będzie próbował wyprzedzić Tobiasa Kronera. Zobaczymy. Tobias Kroner jeszcze się broni. Wisi na nim dwóch zawodników z Dałga Finis, ale Tobias Kroner bardzo ładnie zakopał się. Sławomir Dudek idąc po szerokiej i łodzianie mają już kilkanaście metrów przewagi. Stefan Kat na pierwszej pozycji, na drugiej Tobias Kroner i dwóch walczących między sobą teraz żużlowców Lokomotiv Dałga Finis. Sławomir Dudek i Maksim Bogdanow. Za chwileczkę zawodników czeka jeszcze jedno okrążenie. Stefan Kat, Tobias Kroner niezagrożeni pchnął do mety. Na trzeciej pozycji próbuje nawiązać jeszcze z nimi walkę Sławomir Dudek, ale ta przewaga jest zbyt duża, by cokolwiek się tutaj mogło stać. Jeszcze musi bronić się przed Bogdanowcem, który próbuje go wyprzedzić, ale nieskutecznie. 3 punkty dopisujemy Stefanowi Katowi, 2 Tobiasowi Kronerowi. 1 punkt w tym biegu zdobywa Sławomir Dudek. Już przed nami bieg 12, a zobaczymy w nim Stefana Kata w kasku niebieskim. W kasku białym pojedzie Maksim Bogdanow za Jewgenija Karawackisa. W kasku żółtym z pola startowego D Grigori Raguta, a przed nim w kasku czerwonym Tobias Kroner, para Tobias Kroner i Stefan Kat. Naprawdę bardzo przyzwoicie prezentuje się w dzisiejszych zawodach. 12 punktów łącznie ci zawodnicy zdobyli w 3 biegach. No i zobaczmy, czy będą w stanie pomarczyć z Grigorijem Ragutą. Wypchnięty Laguta na zewnętrzną część toru. Dwóch naszych zawodników na prowadzeniu. Tobias Kroner na pierwszym miejscu, na drugim Stefan Kat, ale tutaj ten młody Maksim Bogdanow, młodzieżowiec Dałga Finis, niezwykle waleczny na drugiej pozycji. Grigori Laguta zamyka stawkę, niestety już nie zamyka, bo jest na trzeciej pozycji. Wyprzedził Stefana Kata, ale Tobias Kroner wciąż na prowadzeniu. Za nim dwóch zawodników Lokomotiva Dałga Finis, Bogdanow i Laguta. Na czwartym miejscu Stefan Kat, który teraz próbuje napędzić maszynę. Troszeczkę zbliżył się do Laguty, ale to za mało. Jeszcze jedno okrążenie przed Stefanem Katem, by powalczyć o jeden punkt. Tobias Kroner ogląda się, patrzy, gdzie są rywale, a niedaleko, parę metrów za nim. Więc trzeba naprawdę zachować maksimum uwagi. Niestety ze stawki odpadł już Stefan Kat. On nie będzie się liczył, ale bardzo odważnie teraz Bogdanow, na szczęście dla drużyny Orła, zakopał się przy wyjściu z drugiego łuku i Tobias Kroner dowozi 3 punkty na drugim miejscu. Bogdanow na trzecim, Laguta bez punktów w wyścigu 12, Stefan Kat. Widzą Państwo, jaka oprawa towarzyszy spotkaniom, można tak powiedzieć, wszystkim meczom drużyny Orła rozgrywanym na stadionie przy ulicy 6 sierpnia. Flagi województwa Łodzi, klubowa flaga Orła. Piękne dziewczyny prezentują i pokazują zawodnikom, na których torach mają się ustawić. A przed nami bieg 13, w którym zobaczymy Aleksandra Iwanowsa w kasku białym, w kasku niebieskim
zaprezentuje się Emil Lindqvist w kasku czerwonym, Duńczyk Henning Bagger, który no na razie bez punktów w dzisiejszym spotkaniu. Stawkę zamyka Sławomir Dudek, który pojedzie z pola startowego C. Minuta do startu. Sławomir Dudek to też niezwykle barwna postać polskiego speedwaya. Ma za sobą występy w zespołach ekstraligowych, również przez wiele, wiele lat występował w pierwszej lidze żużlowej, teraz reprezentuje barwy łotewskiego zespołu. 4 punkty przewagi przed wyścigiem 13, 38 do 34 prowadzą zawodnicy Orła, prowadzi drużyna Orła. Zobaczymy, czy dorobek punktowy Łodzian będzie zdecydowanie bogatszy po tym biegu. Sławomir Dudek pierwszy wychodzi z łuku, tuż za nim dwóch zawodników Orła. Lindqvist i teraz na drugą pozycję przesunął się Henning Bagger. Henning Bagger bardzo mocno atakuje teraz Sławomira Dudka, który trochę wypychany na zewnętrzną część toru jest już na drugiej pozycji, ale niestety spadł na czwartą Emil Lindqvist i nadal jest 3 do 3 w tym biegu. Henning Bagger naciskany przez Sławomira Dudka. Emil Lindqvist również próbuje tutaj powalczyć z Aleksandrem Iwanowcem o drugie, o jeden punkt, o trzecie miejsce. Zbliżył się nieznacznie do Iwanowca, ale to za mało, by go wyprzedzić. Jeszcze jedno okrążenie, jeszcze jest troszeczkę czasu na to, by powalczyć o ten jeden punkcik. Henning Bagger na razie niezagrożony na prowadzeniu. Na drugim miejscu Sławomir Dudek. Emil Lindqvist ma szansę, tak, i robi to. Coś dzieje się z maszyną Iwanowca. Zobaczymy, jak będzie przy wyjściu z łuku. Emil Lindqvist. Niestety zabrakło zdecydowania Szwedowi. Pierwszy z biegów nominowanych, bieg 14. Oto para gospodarzy. W kasku czerwonym z pola startowego A pojedzie Henning Bagger. Z pola startowego C Stefan Kat. Drużynę gości Lokomotiv Daugavpils w tym biegu reprezentować będą dwaj Polacy. To w kasku żółtym Tomasz Bajerski i w kasku białym Sławomir Dudek. Niezwykle zacięte, wyrównane spotkanie, 40 do 38 przed biegami nominowanymi. No i wyniki, czy losy tego meczu rozstrzygną się dopiero w biegach nominowanych. Przypomnę. Bagger, Bajerski, Kat, Dudek. To zestaw biegu 14. Aż na górze i Henning Bagger na prowadzeniu po wyjściu z pierwszego łuku na trzecim miejscu. Już nie, przepraszam, na czwartym miejscu już Stefan Kat i wyprzedzony teraz z defektem Henning Bagger. Niestety bardzo źle ten bieg się ułożył dla zawodników Orła. Dwóch zawodników Daugavpils, Dudek na pierwszym miejscu, na drugim Bajerski. Stefan Kat próbuje ich jeszcze dogonić, ale nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Ci dwaj zawodnicy doskonale wiedzą, jak zrobić, by nikt ich nie wyprzedził. Rzeczywiście Sławomir Dudek po szerokiej, po wewnętrznym, Tomasz Bajerski, Stefan Kat na trzeciej pozycji, 5 do 1 i to przed ostatnim wyścigiem. Drużyna z Daugavpils wyjdzie na prowadzenie. Sławomir Dudek na pierwszej pozycji, na drugiej Tomasz Bajerski. Jeden punkt przywodzi Stefan Kat, to zdecydowanie mniej niż oczekiwali kibice po tym biegu. Tobias Kroner ma na koncie 9 punktów, 12 Frederiksson. 5 do 1 muszą Łodzianie wygrać, wymyśleć o zwycięstwie, ale
Taśma, której dotknął Grigori Laguta. Nie wytrzymał nerwowo Łotysz i troszeczkę łatwiej będzie naszym zawodnikom. Powtarzamy więc ostatni wyścig dzisiejszego spotkania Orła z Lokomotiv Daugav Pils. Już tylko Leonid Paura broni barw łotewskiego zespołu i dwójka żużlowców Orła. Tobias Kroner w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Freddy Eriksson. 5-1 muszą wygrać Łodzianie, by myśleć o zwycięstwie w dzisiejszym spotkaniu. I na razie przy wyjściu z pierwszego łuku to jest faktem. Na pierwszej pozycji Freddy Eriksson, Tobias Kroner na drugim miejscu, Leonid Paura na trzecim miejscu, ale wiadomo, że Rosjanie, Łotysze, ci zawodnicy nie poddają się i walczą do końca. Pokazywali to w dzisiejszym spotkaniu wielokrotnie. Kroner z Freddym Eriksson niezwykle muszą teraz być czujni do samego końca, do liminięcia linia mety. I tam właśnie Paura pokazuje, zakopał się przy wyjściu z łuku. Freddy Eriksson powinien chyba troszeczkę pomóc Tobiasowi Kronerowi. Tak, teraz po zewnętrznej, Tobias Kroner po wewnętrznej, jeszcze jedno okrążenie, wyjście z drugiego łuku, jeszcze jedno okrążenie, 5-1 prowadzą na razie nasi żużlowcy. Freddy Eriksson na pierwszej pozycji, na drugiej Tobias Kroner i za chwileczkę stadion oszaleje z radości. Freddy Eriksson już się cieszy, już podnosi koło i może to robić, bo defektuje motocykl łotewskiego zawodnika Leonid Paura. Już powolutku mija linię mety. Orzeł po niezwykle zaciętym spotkaniu wygrywa. Wygrywa ten mecz niezwykle. Ciężko było go wygrać, ale udało się. Naprawdę niesamowite emocje. Ja przypomnę tylko, 6-krotnie zawodnicy dotykali taśmy w dzisiejszym meczu. Bardzo przykry wypadek Michała Łobaczewskiego, ale wszystko zakończone happy endem. Emocje na torze przy ulicy 6 sierpnia sięgnęły zenitu. Ostatni bieg decyduje o waszym zwycięstwie po ciężkim, dodajmy, meczu. Spodziewaliśmy się tego, że przeciwnik będzie bardziej wymagający niż ostatni tu mecz z Krosnem. Ja próbowałem ich zmobilizować bardzo. Mówiłem prawie po każdym wyścigu, że tutaj Łotysze jadą do końca 4 kółka, nie odpuszczają. I się nie pomyliłem, było to widać. Tak jak tutaj pan powiedział, emocje sięgnęły zenitu i na szczęście został ten mecz wygrany. Ostatni bieg, perfekcyjna jazda naszej pary Eriksson-Kroner. I dobrze tak się stało, no bo po prostu myśląc o awansie, no nie można było sobie pozwolić, by ten mecz przegrać. Freddy, nie było łatwo dzisiaj odnieść zwycięstwo. Rzeczywiście, mieliśmy dzisiaj trochę pecha związanego z wykluczeniami za dotknięcia taśmy. Kilka defektów silników, zerwany łańcuch. To nie był łatwy mecz, ale końcówkę mieliśmy dobrą i udało się. Zdobyłeś dzisiaj 15 punktów, to bardzo dobry wynik. Tak, 15 punktów zdobyłem w tym sezonie po raz pierwszy, jestem z tego bardzo zadowolony. Oczywiście trudno jeździ się w takim upale, ale motocykl był dobrze dopasowany do toru i wszystko poszło po mojej myśli. I okazuje się, że łódzka publiczność po prostu cię kocha. To wielka przyjemność jeździć dla tej publiczności. Polska to najlepszy obecnie kraj dla speedwaya. Kibice są tutaj po prostu fantastyczni. Szczerze mówiąc, takie emocje pamiętam bodajże sprzed 2 lat, kiedy podobnym wynikiem zakończyło się spotkanie łódzkiego klubu z Ostrowem Wielkopolskim. Również zakończyło się wynikiem 46-44 dla łódzkiej drużyny i dzisiaj te emocje były takie same jak wtedy sprzed 2 lat. Do końca nie było wiadomo, kto ten mecz wygra. Mecz był pełen niespodzianek. Ciągle widać było tasowanie na prowadzeniu, dużo taśm, dużo defektów, ale na szczęście dzisiaj mogę powiedzieć, że szczęście było po stronie Orła Łódź. Rzeczywiście szczęście, bo godzinę po zakończonym meczu Michał Łopaczewski opuścił już szpital. Okazało się, że nie ma żadnych złamań, a młody zawodnik Orła jest tylko mocno poobijany.